Witam Was na kolejnych kreatywnych zajęciach. Dzisiaj będziemy wykonywać taki bukiecik. Zobaczcie, będzie nam potrzebny do tego papier kolorowy, sznureczek albo atłasiek. Ja tutaj też użyję druciku kreatywnego, wykrawaczki w formie kwiatuszków, clay magic, nożyczki, ołóweczek. I zaczniemy sobie od tego, że zaznaczymy sobie linijką około centymetra z jednej strony i centymetr z drugiej strony. Mamy centymetr z jednej strony, centymetr z drugiej strony kartki delikatniówkiem i próbujemy złożyć pierwszą linię. Musimy złożyć z tego harmonijkę, więc będziemy musieli zrobić to w ten sposób, żeby nam powstał paseczek długi. Zobaczcie. W tym miejscu i w tym miejscu równorogiem dokładamy do końca kolejnej karteczki. Tak. Mamy równo i teraz już pilnujemy, żeby one były równo złożone, czyli tutaj dwa rogi przede wszystkim zagniatamy i tak do końca naszej strony musimy zrobić nasz wachlarzek. I zobaczcie, mamy całą stronę złożoną, mamy harmonijkę, z tej harmonijki ułożymy sobie teraz formę wachlarzyka albo bukieciku, jak wolicie. Ja korzystam teraz z druciku kreatywnego, żeby zrobić kokardkę, ale możecie, tak jak widzicie, tutaj mam sznurki przygotowane, jakieś atłasiki, co macie w domu, można wykorzystać. Związujemy, układamy sobie kokardkę z naszego druciku i będziemy naklejać kwiatki. Kwiatki wycięłam z... Kwiatki mam wycięte z wykrawaczki. I w ten sposób sobie robimy kwiatuszki. Jeżeli nie macie wykrawaczki, to rysujemy sobie kwiaty, zaraz Wam pokażę, i wycinamy nożyczkami. Będzie to troszkę dłużej trwać, ale wiem, że lubicie mieć takie różne rzeczy w domach, więc może ktoś ma. Wycinamy sobie kwiatuszki lub też rysujemy, zobaczcie. Rysujemy kwiatuszki i będziemy wycinać je nożyczkami. Najlepiej sobie mały elemencik przyciąć i dokładnie wyciąć każdy płatek osobno. I takie kwiatuszki można też spokojnie przykleić, jeżeli nie macie wykrawaczki, to się tym nie przejmujcie. I zobaczcie, kochani, mamy już wycięte kwiatki. Teraz magiciem tylko robimy kropeczki. Ten jest wycięty nożyczkami, wcześniej był oprysowany, a tutaj ponakładamy sobie kwiatki, które mamy z wykrawaczki wycięte. One mogą być rozrzucone w różnych miejscach i tylko nakładacie. Czekacie, ja myślę, około godzinki, pół. Oczywiście pamiętamy, że klej Magic ma to do siebie, że jak wyschnie, on będzie przeźroczysty. Nie będzie w ogóle widoczny. Nakładamy do uzupełnienia całego naszego bukietu lub też wachlarza. Proszę bardzo. I jest gotowe. Zobaczcie, tutaj mamy w takim kolorze, w takim. Jeszcze wykorzystałam tekturkę, która gdzieś mogła trafić do kosza na śmieci. Zobaczcie, tutaj mam zrobiony kolejny wachlarzyk. Tak samo wykonujemy. Tutaj będzie nam łatwiej, już nie trzeba mierzyć linijką, tylko możemy sobie wziąć trzy te grzbiety karbowane, na trzy karbowane i też zwijamy w ten sposób. I też rzecz, która może trafić do kosza na śmieci, może służyć jako ozdoba naszego wnętrza. Składamy harmonijkę i w ten sam sposób wykonujemy jak tą z papieru kolorowego. Mam nadzieję, że dzisiejsze zajęcia kreatywne Wam się podobały. Jest to bardzo szybki pomysł na zrobienie prezentu dla mamy, dla taty, dla sąsiadki i wykorzystanie bardzo pozytywnie swojego czasu.